Budynek byłej szkoły przy ulicy Stawowej zniknął już na dobre z krajobrazu Cieszyna. W tym tygodniu rozpoczęły się tam prace rozbiórkowe. Ma to związek z modernizacją i poszerzeniem znajdującego się obok targowiska rolno-spożywczego. Miasto Cieszyn uzyskało na ten cel dofinansowanie. Modernizacja ma pochłonąć niecałe 2 miliony złotych. Rozbiórka budynku to dopiero początek prac na tym terenie. Będzie kanalizacja deszczowa, będzie kostka brukowa ułożona, wyznaczone stanowiska głównie dla samochodów ciężarowych. Jednak ten program, chcąc uzyskać dofinansowania, wymagał uzyskania odpowiednich współczynników, co zmusiło nas również do konieczności utworzenia miejsc handlowych, tych tak zwanych straganów. Także powstaną i stragany, i miejsca wyznaczone do sprzedaży samochodów i sanitariaty. Teren zostanie poszerzony, utwardzony, oświetlony i ogrodzony. Realizacja tej inwestycji ma zakończyć się prawdopodobnie wiosną 2020 roku, ale w planach jest również przeniesienie targowiska przemysłowego. Zobaczymy, co będzie dalej, ponieważ następne już tereny dzierżawimy od PSS-u. Dodatkowo informuję, że po drugiej stronie targowiska również posiadamy swój teren, tak zwane były tereny lodowiska. Od ulicy Katowickiej na tak zwanej płycie B targowiska wyznaczyliśmy już parę miesięcy temu parking ogólnodostępny, bezpłatny. On tam funkcjonuje. Natomiast tą część A, tą główną, są takie plany właśnie, o których już wspomniałem, żeby przenieść na targowisko przy ulicy Sarkandra, na tak zwane lodowisko. Żeby wszystkie targowiska łącznie z miejskimi halami targowymi, z targowiskiem rolno-spożywczym i przemysłowym były skupione przy ulicy Sarkandra. Targowiska miejskie w Cieszynie mają wreszcie szansę na powiew świeżości, bo choć to przemysłowe nie cieszy się już tak dużym zainteresowaniem jak kiedyś, to rolno-spożywcze ciągle przyciąga. Pomysł wziął się stąd, że to targowisko cieszy się bardzo dużą popularnością w Cieszynie, dużym zainteresowaniem. Praktycznie cały czas dochodzą do nas sygnały, czy są wolne miejsca, w związku z czym postanowiliśmy zmodernizować to targowisko. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego OX.pl Marta Szymik-Telesz.